Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich oglądających film. Słoneczny dzień. No i znowu proszono mnie w sieci, czy mógłbyś nakręcić film do Niżankowic, do budowanego przejścia granicznego. Więc jedziemy. Na jednej nodze tam i z powrotem. Przypomnę, że jesteśmy w tej chwili na obwodnicy miasta Przemyśla. Na tym początkowym pasie jest 50, więc tu się nie śpieszymy. Tutaj pan władza potrafi po lewej stronie stać i bardzo chętnie wystawia stosowne mandaty. Natomiast tu od tego znaku, jak widać, jest 70 na godzinę i można już pojechać. Słoneczny dzień, ładna pogoda. Rzepak ładnie rośnie. I będziemy poganiać. Tak, wracając do tematu kolei, to pierwsza sprawa to pojawiły się informacje w sieci, że przystanek kolejowy na ulicy Lwowskiej powstanie i ma finansowanie. No, zobaczymy. Zobaczymy, bo deklaracji padało do tej pory już bardzo wiele, a niewątpliwie przystanek kolejowy na ulicy Lwowskiej przy tym powinien powstać. Dodatkowym zamysłem i ciekawostką mogłoby być to, że powinniśmy też trochę inaczej patrzeć na stację Bakończyce. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tak naprawdę pociągi Regio do Przemyśla powinny kończyć swój bieg na stacji Bakończyce. I tam te tory powinny być przeznaczone jako tory odstawcze dla PKP, dla przewozów regionalnych. Udrożniłoby to pewną sprawę, bo z Bakończyc jest bliżej do Centrum Handlowego na Lwowskiej. Jest bliżej do szkół przemyskich wyższych. Do PWSW Przemyskiego, do Centrum Szkolenia Praktycznego. Wydaje mi się, że ta stacja kolejowa ma pomijane możliwości. Jest to temat, który powinien być poruszany nawet na szerszym gronie. Natomiast jeszcze wracając do przystanku na ulicy Lwowskiej, śmiało powiem coś takiego. Powinien być zorganizowany konkurs na nazwę stacji kolejowej przy Lwowskiej. No bo przecież nie nazwiemy ją Castorama. Bez przesady, nie będziemy promować jakiejś firmy, która tutaj jest. Wydaje mi się, że znajdziemy nazwę dzielnicy, czy jakiegoś elementu, który może być tutaj eksponowany i pokazywany. Przypomnę, że to jest dosyć takie ruchliwe miejsce. Tamtędy jest trasa do przemyskiego oczyszczalni ścieków, ale też kiedyś przed wojną w tamtym regionie była droga, która biegła potem na prom. Tam był na końcu ulicy, jednej z ulic był prom. Dojeżdżamy do ronda na końcu przemyskich obwodnic. No, tutaj musimy zwolnić troszeczkę, znowu ostrożnie, proszę Państwa, ale ja zachęcam wszystkich gorąco do ostrożności, żeby nie było żadnych niespodzianek. O, widzimy rowerzystów, którzy jadą Bieszczady. Pan wyciągnął GPS-a i szukał drogi. No tak to się zdarza. I proszę Państwa, przede mną opuszczamy miasto Przemyśl. No tutaj też nie będziemy się śpieszyć, jak widać na załączonym rysunku szatkują te wszystkie samochody wokół nas i spokojnie, spokojnie. Tu po lewej stronie Piotruś Pan, pozdrawiamy załogę Piotrusia Pana. No i tu też lubią panowie władza stać. No i teraz będziemy, wpadamy do Nech, wyjeżdżamy z Przemyśla, wpadamy do Nech Rybki, w prawo na Kalwarię Pasławską. No i przed nami długa droga, kawałeczek drogi do granicy. Lewej, miód własnej pasieki. Uwaga, pan będzie zakręcał. To jest taka dróżka graniczna. Prawo na Fort Optyn. No nie tylko tędy akurat, ale jednym z tych. O,
miejsc, gdzie jesteśmy tutaj. Proszę bardzo. I ruszamy dalej. Proszę Państwa, zasadzone drzewka się przyjęły. Zielone są. W początkach, jak to posadzili je na jesieni, ja miałem wątpliwości, ale one są zielone. Tu wcześniej była taka fajna aleja ze starych szczepów jabłoni. Mi się to podobało. No okej, w porządku ten. Proszę Państwa, po lewej stronie drzewka, po lewej stronie linia kolejowa 102, a po prawej stronie Ford Optin. Ładnie, płasko. Rowerkiem będziemy śmigać do granicy. Tym, że wiadomo, że nie będziemy śmigać tą trasą główną, tylko będziemy śmigać dołem. No ale na górkę można też wydrapać się na górkę marchowicką. Z ciekawostek przypomnę, że według ostatniego takiego spisu, który podawało różne tam krainy geograficzne, jakie w Polsce występują, w naszym regionie pojawiło się Pogórze Malchowickie. Ono było wcześniej, tylko inaczej rozpisane. Nie wiem, czy te pogórze jest duże, ale pewnie ze trzy szczyty ma. Myślę, że można by było przyznać komuś koronę Pogórza Malchowickiego za zdobycie trzech szczytów. Fajnie to brzmi. To wyzwanie dla jakichś młodych, którzy by chcieli połazić, pośmigać po górkach tutaj okolicy. A my śmigamy dalej drogą i wjechaliśmy właśnie do Hermanowic. Daleko, proszę Państwa, rzepaki, daleko błyszczy ten staw z tyłu, co jest w Hermanowicach za placówką. No i w tej chwili wjeżdżam na dół do Hermanowic. No i będziemy się wydrapowywać na Pogórze Malchowickie. Widać chodniki porobione, barierki porobione, droga jest ok, w porządku. No wydali dobrze te pieniądze. Teraz trzeba korzystać z nich, teraz trzeba te pieniążki zużytkować. Natomiast bardziej mnie zastanawia, jak szybko busy i ciężarówki rozbiją tą drogę. Ale z tym popatrzymy i zobaczymy, jak to będzie. I jedziemy do góry. Uwaga, tu się pojawiły te zakaz wyprzedzania. I znowu, mamy po prawej stronie drzewka, po lewej stronie mamy budyneczki. Ujej, piesek z drogi. No, po lewej stronie tak zwana Złota Góra, to jeszcze u nas, nie widać tutaj na tym filmie tego, jeszcze u nas, a tam już za Wiarem, bo graniczną rzeką jest tutaj na tym odcinku Wiar, Ukraina. I też wszechobecny rzepak. Przecież rzepak u nas też ładnie rośnie, jak widać na złączonym rysunku. Wjeżdżamy w dół. No tutaj jeszcze pozostałości po budowie są, po lewej stronie, płyty drogowe leżą. Ale już pola pozasiane, rowy wyczyszczone. I znowu do góry. Proszę Państwa, po prawej i po lewej stronie drzewka zasadzone przyjęły się. I proszę Państwa, po prawej stronie osuwisko, taka niespodzianka niemiła, która spotkała tutaj drogowców, osunęła się ziemia w region drogi. I to taka duża wyrwa tutaj jest. Trzeba będzie to wszystko pogarniać, ale tam widziałem, że jaskółki, brzegówki albo inne wynalazki, żołny porobiły sobie norki tego, także to też takie łatwe nie będzie, bo jak one tylko znajdują sprzyjające okoliczności, to ten. Wjechaliśmy do Malchowic. Proszę Państwa, przede mną granica państwa. No i zjeżdżamy w tej chwili do granicy. Coś mnie tu sprowadziło. Państwo zobaczą to na zdjęciach, bo nie będę mógł tego filmować. Natomiast tak jak widać na załączonym rysunku, granica państwa jest, coś się tutaj dzieje.
ładnie można dojechać i jeszcze technicznie się odezwę, że szybciutko można dojechać.